znacznie lepsze warunki do tego, żeby nie zostać samym trafionym, a jednocześnie lukować jakiś, jak to się mówi, cios rozpaczy. Prawym prostym zaczyna Szpilka. Nie powinien. No i teraz. Znów na deskach tym razem Molo, ale znów nie było liczenia. Czerna garda Molo, próbuje Molo uniknąć tych precyzyjnych pojedynczych ciosów Artura Szpilki. To jest głosowanie kibiców. Trzy rundy dla Molo, dwie dla Szpilki. No znów niewiele brakowało, nadziałby się na lewy sierpowy Molo. O, mocno zmęczony Molo w tej chwili, spojrzał w stronę narożnika. No, podwójna garda, widać, że stara się uniknąć. No, w tej chwili doskonały lewy prosty właśnie w gardę. Prawy prosty już, widać, że odczuwa Molo i skutki tego pojedynku, i kontuzji. Zapowiadał Molo, że tak rozkwasi twarz Szpilki, że nie będzie w stanie walczyć z Zimnochem, a tymczasem zupełnie zmasakrowana jest twarz Molo. Ale atakuje, nie ustaje. Co za serce do walki. No, dziwna reakcja, trochę poszedł Szpilka do przodu. Wydawało się, że... Bardzo dramatyczny ten pojedynek. Twardość, serce do walki, ambicja. Obaj to demonstrują. Wspaniała walka. No właśnie, Molo wydaje się, stwarza wrażenie już prawie na granicy przegrania pojedynku przed czasem i w tym, jak to się mówi, zmęczeniu jeszcze potrafi siebie wykrzesać. No i tutaj zmęczony jest też Szpilka, on sklinczował, nie Molo. No i mamy knockout. Tak, to już jest koniec tego pojedynku, doskonała akcja ze strony Artura Szpilki. Zresztą to było do przewidzenia, że ten pojedynek nie potrwa do końca 8 rund. Pierwsza przegrana Molo przez knockout. Pierwsza w karierze, a Szpila niepokonany, tak się cieszą kibice polscy w Chicago. Mają nowego bohatera, Artur Szpilka. Wspaniale wygrywa z Mike'em Molo. Uznanie dla Szpili, no miał kłopoty, był liczony i teraz miły gest pociesza Molo. Gratulacje od Piotra Wernera. Gratulacje od Andrzeja Wasilowskiego. Super pojedynek. Popatrzmy jeszcze raz. Lewy sierpowy i poprawka. Lewy prosty. Prosto w szczękę. Tak, doskonała akcja. Wyczekał ten moment. Trafił w gardę. I tutaj już... Proszę. Przygotowany grunt prawym. Poprawka. Lewy. Jeszcze. Wydawało się, że wytrzyma, a jednak nie. Poleciał na plecy i przegrał. Artur Szpilka pozostaje niepokonany. 13. zwycięstwo. 10. przez knockout. Bardzo precyzyjny był ten drugi cios, ten lewy prosty. Ale najważniejsze tutaj, że Szpilka nie stracił głowy. Był liczony, był w kłopotach, nie stracił głowy, zachował zimno krew, boksował na dystans prawym, czekał na okazję, przyszła i wykończył robotę. No, pokazał dużą odporność Artur Szpilka, właśnie to co mówisz, emocjonalną i taką... Druga minuta.
minuta 45 sekunda szóstej rundy. Przez nokaut wygrywa Artur Szpilka i tak jak mówi speaker.